Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 26. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w tym bardzo niezwykłym miejscu mocy, które zostało mi wskazane do tematu naszego spotkania. A tematem jest brak granic, bezgraniczność. Wszystko jest możliwe. Dziękuję. W tym momencie skup się odrobinkę na energii. Za chwileczkę rozpoczniemy temat naszego spotkania. Dzisiaj porozmawiamy o bezgraniczności. O tym, że tutaj na Ziemi króluje pewne prawo wszechświata, które nazywa się brak granic. Czasami, gdy słyszymy, że wszystko jest możliwe, to pojawia się w nas taki głos, który mówi, to nieprawda. Co to za dziwne jakieś sformułowania? Jak to wszystko jest możliwe? Jeżeli wszystko jest możliwe, to moje życie wyglądałoby przecież zupełnie inaczej, niż wygląda w tej chwili. Czasami naprawdę bardzo, bardzo trudno w to uwierzyć, że to, jak wygląda Twoje życie w tym momencie, pokazuje, gdzie są Twoje granice. Co Cię ogranicza? W którym momencie jeszcze wierzysz, że coś jest możliwe, a w co już nie wierzysz? Czyli te wszystkie nasze poprzednie spotkania i wszystkie nasze poprzednie ceremonie, które mówiły, jak programują nas systemy, w których żyjemy, jak programują nas nasi rodzice i wychowawcy, jak programuje nas nasza tradycja, jakie kody zawarte w naszej krwi, w naszym DNA mają wpływ na to, w co wierzymy, a w co już nie wierzymy. Każdy z nas ma inne granice. Kiedyś, to było kilka lat temu, napisała do mnie Eliza. Jej życie było trudne. Jej życie wyglądało szaro, buro i ponuro. Miała za sobą kolejny nieudany związek i przestała już wierzyć w to, że kiedykolwiek spotka tą swoją drugą połowę, tą idealną osobę, by stworzyć z nią rodzinę. Nie mówiąc już o tym, aby zajść w ciążę i urodzić dzieci. Mieszkała z rodzicami w małym mieszkaniu, pracowała w rachunkowości i nie miała jakiejkolwiek szansy na awans. I wtedy, gdy spotkałyśmy się razem, powiedziałam jej to, co pokazały mi siły wyższe. Wiesz, ty masz tęczową duszę i gdy usuniesz wszystkie myśli, które cię ograniczają, osiągniesz wszystko to, czego pragniesz. I ona wtedy powiedziała, Mario, naprawdę? Myślisz, że tak jest? Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Popatrz, tyle lat pracuję z cyferkami, jak to ja mam tęczową duszę artystyczną. To jest jakieś wręcz niemożliwe. Ale to przesłanie od siły wyższej było jednoznaczne. I tak, krok po kroku, minął jakiś czas i otrzymałam od Elizy zaproszenie. Życie jest zbyt piękne i zbyt krótkie, by siedzieć w wieży i obserwować wszystko tylko przez małe okienko. Ale pamiętaj, to ty każdego dnia decydujesz, czy otwierasz okno i tylko obserwujesz okolicę, czy też wychodzisz na zewnątrz. Bądź jak Eliza, która rozpoznała swoją tęczową drogę. W rzeczywistości znów okazuje się, że strach miał wielkie oczy. I tego życzę Ci i niech to będzie inspiracją dla Ciebie na kolejny czas. Gdy pojawi się jakakolwiek myśl negatywna, jakakolwiek myśl, która Cię ogranicza, która Cię w jakikolwiek sposób blokuje i podsuwa, krok po kroku tworzyć nowe energie tutaj wokół nas i zmieniać nasze życie na jeszcze piękniejsze i pełne światła, spełnienia, miłości i obfitości. Dziękuję, Twoja Maria Bucardi.